Brukselko! Morawiecki zapowiedział. Konferencji regionalnej PiS w Jasionce podkreślił, że w ciągu 5 lat wydobycie zwiększy się o 28%, a zasobów wydobycie gazu zwiększy się o 28%, a zasobów wydobywalnych o 64%. Mamy ponad 4 miliardy wydobycia krajowego. Tu na Podkarpaciu wkrótce będzie to 0,5 miliarda metrów sześciennych więcej. Powiększamy terminal LNG w Świnoujściu z 5 miliardów na 7,5, a dzięki pracy pana ministra Naimskiego i całego zespołu wkrótce będziemy mieli gazociąg północny do złóż norweskich, w którym będzie mogło przypływać około 10 miliardów metrów sześciennych. To jest niezależność energetyczna. W konwencji Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył także prezes partii Jarosław Kaczyński oraz kandydat na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak. Przywrócimy Polsce braterstwo. Pod tym hasłem działacze PSL spotkali się w Muzeum Wincentego Witosa w podtarnowskich Wierzchosławicach. W przedwyborczym wiecu wziął udział szef ludowców i wszyscy kandydaci, którzy za 2 tygodnie będą walczyć o władzę w samorządzie i miejsca w radach sejmikowych, miejskich i powiatowych. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jedynym spadkobiercą myśli politycznej Witosa jest Ruch Ludowy, a jego emanacją według polityka jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie daję wiary i nie daję wiary polska wieś w to, że można być spadkobiercą i wiernym tradycji albo się mienić takim i składać kwiaty pod pomnik Wincentego Witosa, a tak naprawdę z tyłu mieć zaciśniętą pięć. A czemu ma zaciśniętą pięć? Bo od 2 lat nie rozpoczęły się prace nad ustawą o rehabilitacji Wincentego Witosa i zmazaniu haniebnego wyroku Sądu Brzeskiego. To był nasz test na prawdomówność, na waszą ludowość. Po spotkaniu przed muzeum członkowie PSL złożyli kwiaty przy grobie Wincentego Witosa. Zespół Mazowsze prezentuje wrośnięte w polską tożsamość elementy naszej kultury, naszego folkloru, które w ogromnym stopniu pozwoliły nam przetrwać jako narodowi, kiedy Polski nie było na mapie Europy i świata. Tak mówił w Lublinie Andrzej Duda. Prezydent bierze udział w koncercie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbywa się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Po przemówieniu prezydent Duda przekazał flagę Polski na ręce przedstawicieli Fundacji Niepodległości, która dba o zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa Polski i polskiej kultury. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wręczone zostały również medale stulecia odzyskania niepodległości, zasłużonym służbie państwu i społeczeństwu. Zostały wręczone przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka oraz posła PiS, kandydata na prezydenta Lublina Sylwestra Tułajewa. Nawet 2,5 tysiąca złotych rocznie traci 4-osobowa rodzina w naszym kraju z powodu marnowania żywności. O tym, jak nie wyrzucać jedzenia, oszczędzać i racjonalnie robić zakupy, rozmawiali w Gdańsku przedstawiciele ruchów społecznych, Caritasu i rządu. W Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbyła się debata Przebudzenie ekologiczne. Krok pierwszy – nie marnuje żywności. Ksiądz Krzysztof Sroka, wicedyrektor Caritas Polska, wyjaśnia, że marnowanie żywności zaczynamy już podczas jej kupowania. Podpowiada także, jak racjonalnie robić zakupy. Starajmy się choćby chodzić na jedzenie, na zakupy, a wtedy faktycznie kupować będziemy to, co nam potrzeba, to, co jesteśmy w stanie spożyć, nie mając później problemu z tym, co zrobić z żywnością, która utraci termin przydatności do spożycia. I przy okazji zaoszczędzimy. Oczywiście człowiek, który kupuje racjonalnie, rozsądnie, no zaoszczędza też pieniądze. Jeżeli kupujemy nierozsądnie, a za wszystko płacimy, no to wiemy, że mówimy o marnowaniu żywności, ale też i takim trwonieniu naszych zasobów finansowych. Rocznie Polacy marnują około 9 milionów ton jedzenia. Do wyrzucania jedzenia przyznaje się co trzeci z nas. Brutalne morderstwo dziennikarki śledczej w Bułgarii. Jak informuje tamtejszy prokurator, doszło do niego na północy kraju w miejscowości Ruse. Ciało 30-letniej Wiktorii Marianowej znaleziono wczoraj w parku. Śmierć nastąpiła w wyniku uderzeń w głowę i uduszenia. Prokurator Georgijew mówi, że pod uwagę są brane wszystkie możliwości, łącznie z taką, że zabójstwo miało związek z jej pracą. Przedstawiciel OBWE do spraw wolności mediów potępił zabójstwo na Twitterze. Wezwał władze Bułgarii do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia i pociągnięcia winnych zabójstwa do odpowiedzialności. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzak.
Korona Kielce zremisowała przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok 1-1 w meczu 11 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, mówi pomocnik gospodarzy Łukasz Kosakiewicz. Jest niedosyt po tym meczu. Myślę, że byliśmy na dzień dzisiejszy lepszą drużyną. Prowadziliśmy tą grę, straciliśmy tą bramkę gdzieś po naszym błędzie, ale w drugiej połowie, to zresztą my w pierwszej połowie też mieliśmy trzy klarowne, stuprocentowe sytuacje. Szkoda na pewno, no jest niedosyt po tym meczu i powiem, że mogliśmy ten mecz wygrać. Pomocnik gości Bartosz Kwiecień powiedział po spotkaniu. Nie można powiedzieć, że korona nas jakoś strasznie zdominowała. Utrzymywała się przy piłce, ale dużych sytuacji jakoś, żeby miała co 5 minut sytuacji, nie było. Tak mówię, utrzymywanie przy piłce nie daje punktów i nie daje zwycięstw. Tego co pamiętam, nowy nabytek skrzydłowy Bućko miał dwie dogodne sytuacje. Pierwszą Super Mario obronił, po następnej strzelił bramkę po naszej kontrze, której wyprowadziliśmy. No i stałe fragmenty gry tak naprawdę. Elia miał sytuację, potem Bartek Rymaniak dwa razy był bliski strzelania bramki i to wydaje mi się tyle. Na pewno szanujemy punkt, bo wiemy, że punkty trzeba zbierać i takie punkty trzeba szanować. Wiedzieliśmy doskonale, że to jest bardzo ciężki teren i Korona jest bardzo dobrym zespołem, ma bardzo dobrych zawodników i grają dobrze taktycznie, kryją na całym boisku praktycznie jeden na jednego. Ciężko się z takimi rywalami gra. Nie jesteśmy jakoś bardzo smutni po tym meczu. W innym dzisiejszym meczu Arkadia... Po co smutni? Człowiek to się cieszy, jak odkrywa prawdę. Proszę Państwa, 2000 lat naród w ciemnocie, naród katolicki. 2000 lat, no powiedzmy mniej, bo to przecież było odstępstwo, 325 rok, Sobór w Nicei, odstępstwo od Chrystusa, odstępstwo od nauk prawdziwych Chrystusa. No to niecałe 2000 lat, ale już od apostoła Pawła, od jego śmierci, właściwie od pierwszego wieku. To prawie 2000 lat ciemnoty. No jaka może być, proszę Państwa, nowość? Jakie może być odkrycie jeszcze, jak nie to, żeby ludzie najwyższy czas, aby poznali prawdę, no ale to już jest za późno, bo wielki ucisk, zniszczenie religii fałszywej, Armagedon, usunięcie złych królów, którym się uda, którzy zdążą zniszczyć religię fałszywą, bo się zemszczą. Przecież to zawsze król był ujeżdżany, król był poniewierany, bo religia dominowała, religia prowadziła, kierowała. I tak samo kiedyś u faraonów też. Faraon był ciemny, głupi, zacofany, a kapłani byli najmądrzejsi. I to samo dzisiaj, proszę Państwa, z tym, że ta najmądrzejszość jest diabelska, bo to czary, bo to wróżby. Pamiętają Państwo kobietę, która do Saula powiedziała króla, że nie Saul z Sarsu, nie apostoł Paweł, czasy Izraela, dawne, wczesne, że tobie nie wolno tutaj do tych wróżbitów przychodzić. To ty jesteś ten Saul. A dlaczego Żydom nie wolno było? Bo nie wierzyli w duchy, nie wierzyli w duszę nieśmiertelną, nie wierzyli w bzdury, proszę Państwa. I w takie rzeczy, że jak katoliczka idzie tutaj przy uniwersami, ile razy widzę, wiatraczna, tutaj na Pradze Południe w Warszawie, bo teraz byłam akurat na Pradze Północ, Wileński, Kerfur, no to katoliczka wyciąga rękę cygance do powróżenia. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Dajcie spokój.